Cześć, Aleksandra Wsłoczek, wraz ze mną Marianna Schreiber. Witam serdecznie. Cześć. Dzień dobry. Fajne warkoczyki. Dziękuję bardzo. Biało-czerwono? Tak. Co tam się wydarzyło na tym panelu, że ty powiedziałeś, że z Lexi zawalczysz i dopiero potem z Jaroniewską i w końcu Lexi cię wyprowadziła stamtąd i w końcu będzie ta walka, nie będzie tej walki? Jak to wygląda? Znaczy wiesz, Aleksandra, to jest tak, że tak jak powiedziałam na scenie, w końcu cieszę się, że to powiedziałam, bo nie chcę, żeby to dłużej tak wyglądało. Od kiedy tutaj przyszłam, czyli 5 miesięcy, mniej więcej 5 miesięcy temu, na każdym panelu, na każdej konferencji i przy każdej gali jest tak, że jest kilka osób na jedną osobę, czyli na mnie. Ja to rozumiem, to są freak fighty i tak dalej, ale za każdym razem w tym uczestniczy Lexi. Na początku myślałam, że to budowanie takiego backgroundu pod walkę, no nie zwracam na to uwagi, poza tym też wiadomo, że ona jest włodarzem, więc też chciałam jakby też wykazać się jak, takim... Nawet, może żeby to zabrzmiało, nie wyobrażałam sobie, żebym miała się z nią kłócić, o w ten sposób, tak, po prostu. I dlatego nie, albo nie odpowiadałam na te zaczepki, a ja nawet jak odpowiadałam, to odpowiadałam delikatnie. Niemniej jednak ostatnio, no, miarka się przebrała, ponieważ Lexi przy tylu osobach, które mnie atakowały, znów to samo, nazwała mnie, że wyglądam jak, no, nie wiem, nie chcę, żebyś tutaj wycinała, to jak prostytka. I no i nie ukrywam, że trochę mi się zrobiło smutno. Z jednej strony nie powinnam się obrażać, bo wiem, że nią nie jestem. Z drugiej strony po prostu pomijam fakt, że ona sama ma takie same buty, tylko że czarne, na zdjęciach z Marcinem Dubielem. Wszyscy wiemy, o co Marcin jest podejrzewany, więc to już jakby każdy sam sobie wystawia świadectwo. Można naprawdę, mogła powiedzieć, że twoje zachowanie jest takie, to mi się nie podoba, wiesz, mam cały żal, czas za żal o coś do ciebie, nie wiem, to tam, to tak, ale cieszę się, że jesteś, bo nie wiem, bo właśnie napędzasz nam sprzedaż, nie wiem, bo to, bo tamto, fajnie, super, tak, i tak dalej. Mogłabyś ubrać inne buty, zainwestuj stylistę, mogła powiedzieć to na milion sposobów, no nie, musiała powiedzieć, że musiała mnie obrazić po prostu i uważam, że są granice takie człowieczeństwa, których się nie przekracza nawet we freak fightach. I stąd po prostu uznałam, że skoro kłamała, że wtedy w marcu nie chciałam wyjść do walki i się cieszyłam, że tej walki z nią nie ma, co jest naprawdę kłamstwem, bardzo mnie to zabolało i stwierdziłam, że tak samo jak wtedy byłam gotowa, tak samo jestem dzisiaj gotowa. I w takim razie, skoro ona dodała na stories, że jest gotowa wejść na zastępstwo, to nie chodzi o to, że ja Wiktorii chciałam zabrać walkę, absolutnie nie. Ja jestem gotowa, byłam gotowa, przepraszam, żeby ona wyszła jutro do mnie i potem, żebym ja wyszła do Wiktorii Jaroniewskiej. No na co, albo poprosiłam, że po prostu jeżeli nie, to niech po prostu więcej mnie nie obraża, nie wyzywa i się ode mnie odczepi po prostu, bo mam tego dosyć. I ona wtedy powiedziała, że w takim razie jak chcesz, to idź z naszej federacji, mogę cię odprowadzić do drzwi. No to ja wtedy powiedziałam, no to mnie odprowadź do drzwi i mnie odprowadziła. No i w sumie no tyle. Mam nadzieję, że znajdą godne zastępstwo dla Wiktorii Jaroniewskiej. Czyli co, serio mówisz o tym, że nie będziesz z nią walczyć? Nie, bo są granice, których się nie przekracza i tyle. Ja mam swoją cierpliwość. Bardzo dużo znosiłam tutaj, różnych jakichś oszczerstw, innych rzeczy, ale cały czas tłumaczyłam sobie, że to są freak fighty, że to podwalki, że to jest specjalnie, że to jest show i tak dalej. Ale naprawdę myślę, że w pewnym momencie trzeba tupnąć nogą i powiedzieć stop. I cieszę się, że z drugiej strony też pokazałam odwagę Lexi, znaczy jej brak, w sensie takim, że wiesz... Jeżeli są słowa, to powinny być też czyny za tymi słowami iść. Nie jest, wiesz co, problemem na przykład, nie wiem, nawyzywać kogoś w internecie, nawyzywać kogoś na scenie i tak dalej, kogoś specjalnie poniżać, podburzać inne osoby, żeby poniżały tą osobę i się śmiać od ucha do ucha. Ale kiedy powiedziałam to, stań naprzeciwko mnie, to powiedziała, że nie. Rozumiesz, o co chodzi. No jakby ja uważam, że ja wykazałam się odwagą. I tyle. A jeżeli Lexi nie będzie chciała wejść do tej walki, to nie obawiasz się kar umownych, że nie wyjdziesz do Wiktorii? To już są sprawy, które... Znaczy to już są pytania do mojego trenera, bo do mojego menadżera, przepraszam.
Ale ty poważnie naprawdę mówisz, bo widzę, że trochę się uśmiechasz, że jednak tej Wiktorii. Nie, ja się nie uśmiecham. Ja mówię poważnie. No nie jest to powód do śmiechu. Nie, naprawdę, naprawdę mówię poważnie. Wiem, że wiele razy trollowałam, bajtowałam i tak dalej, ale w tym momencie nie. Mówię poważnie. Też jakby nie mam ochoty ani się uśmiechać, ani trollować, bo też sytuacja, która jest na granicy. Ja odczuwam też jakby żałobę narodową po śmierci żołnierza. I jakby po prostu nie mam ochoty nawet żartować, więc to jest całkowicie poważne z mojej strony. I tyle. Ja myślę, że ja pokazałam po prostu, jaka Lexi tak naprawdę jest. Marianna, a jeżeli dojdzie do tej walki z Lexi, jeżeli ona się zgodzi jakimś sposobem, to ty uważasz, że będziesz miała siłę na to, żeby wejść jeszcze do Wiktorii? Uważam, że tak. Uważam, że tak. Bo wiesz, scenariusz może potoczyć się tak, jak to było z Lexi. Nie, że ci źle absolutnie, nie? Że ona potem miała wyjść do ciebie, a nie mogła przez kontuzję i że ty też nie wyjdziesz na przykład do Wiktorii i potem... Ja wyszłabym do Wiktorii nawet ze złamanym kciukiem. Okej. Okay. No to jeszcze wracając do konferencji. Skąd ty w ogóle wzięłaś ten pomysł z klęczeniem na grochu? Skąd ty wziąłeś ten pomysł z klęczeniem na grochu? Że skąd ja wziąłem ten pomysł? No żeby klęczeć na grochu, na konferencji. Ale czemu pytasz, skąd ja wziąłem ten pomysł? A to nie był twój pomysł? No nie, ta sprawa jest zupełnie inna. Okej, to może wyjaśnisz, bo... Tak czy siak, znaczy wyjaśnię. Nie chcę mi się tego wyjaśniać. Z całym szacunkiem do ciebie jako do dziennikarza i do widzów po prostu uważam, że jest to tak trywialne i tak głupie, że nawet nie chcę tego tłumaczyć. No, po prostu, no to jest głupota, to jest denne. Okej, okay. To teraz inny temat, znaczy też związany z konferencją. Na tym panelu wszyscy cię atakowali, praktycznie wszyscy, no chyba wszyscy, oprócz prowadzącego oprócz bodajże. Znaczy mnie tam nie było. Nie, no, że tak mówię. Ja bym cię nie atakowała, spokojnie. Natomiast właśnie ja miałam takie poczucie w pewnym momencie, jak ty zaczęłaś płakać, że faktycznie... To jest przesada, nie? Że jakby to no tak te wszyscy, słowa, które padły... Co? Przepraszam, że wchodzę w ci w słowo. Wszyscy tak mówią. I zaskoczona jestem, że od bardzo zasięgowych influencerów dostałam wiadomości. Nie chcę ich wymieniać, bo po co tak naprawdę? Pisały to prywatnie, więc pisały prywatnie z nadzieją, że ja nie będę tego udostępniała, tak? Ale po prostu od osób naprawdę takich bardzo, bardzo zasięgowych, że no... Czuły się poniżone razem ze mną, tak, oglądając to. I ja myślę, że naprawdę można różne rzeczy robić tutaj. Można pokazywać różne rzeczy, można żartować, można poważnie kogoś obrażać. Chociaż nie wiem, no ale są sytuacje takie emocjonalne i takie w ogóle, które wchodzą do serca i nie da się powstrzymać po prostu, ale... Ale naprawdę gdzieś musi być ta granica. Gdzieś musi być ta granica i ja się martwię, że tych granic już tutaj nie ma, rozumiesz? Że nie ma tych granic, a ja jestem zbyt wrażliwą osobą, szczególnie jeżeli chodzi o rodzinę. Zresztą sama wiesz, bo byłaś pierwszą osobą, która prowadziła ze mną wywiad zaraz po rozstaniu w marcu, po konferencji w Warszawie. Tak było. Tak. I pamiętasz to i nie były to udawane emocje. I każdy, kto ma złamane serce, to wie, że tego się nie leczy w miesiąc ani w dwa. I po prostu dla mnie są to zachowania tak bezczelne i tak przesadne, że no nie, no dla mnie to już było za dużo, wiesz? Dla mnie to było za dużo. Być może widzowie powiedzą, że o, ty Marianna znowu wychodzisz, o, ty znowu marudzisz, stawiasz się w roli ofiary. I nie, ja się nie stawiam w roli ofiary. Ja po prostu uważam, że tak jak wiele osób mówi, o, bo ty jesteś wykształcona, jesteś pedagogiem, jesteś matką, byłaś na doktoracie, to tamto, to od ciebie się więcej wymaga, ale ja też jestem człowiekiem. Ja też jestem człowiekiem, mam swoje uczucia, swoje emocje, swoją wrażliwość i też kiedyś chcę tupnąć nogą i powiedzieć, że to już jest przesada. Ja nie umiem udawać, że kiedy ktoś na mnie pluje, to że pada deszcz. No to przed tobą pewnie pełno negocjacji i długich godzin tego, jak dopiąć te walki. Ja ci życzę tego... Przede mną przede wszystkim powrót do hotelu, sen, a no jutro wracam do domu, do Warszawy i życzę powodzenia. Okej, no to mocny statement. W takim razie jeszcze prezent od sponsora, jakby ostatnio... Ostatnio też dostałaś, ale tym razem coś innego, więc możesz dziękuję otworzyć. Bardzo, bardzo miło. Już otwieram, potrzymasz mi telefon. Będzie ci pasować do włosów. Ojejku, super. Ale ty miła dla mnie taka jesteś. Ostatnio miałyśmy jakieś scysje, prawda? Marianna, to ty poddymiałaś do mnie. Dobra, dobra. Ja nie jestem konfliktowa. A, to jest? Frazeczka. Beryl.
A w ogóle dzisiaj byłam w galerii tutaj katowickiej i jest stoisko Beryla też w galerii katowickiej. Byłam w szoku właśnie. Zapraszamy. Zobaczcie, jakie piękne. Nie dam rady teraz tego założyć, mam ręce zajęte. Jasne. Ale piękne, cudowne, naprawdę. I w ogóle polecam, bo to jest też tak, że ja... że ja już nieraz nosiłam biżuterię Beryl i naprawdę jest super na prezent i w ogóle, także wow. Dzięki. Proszę bardzo. Dziękuję i powodzenia. Dziękuję.